najlepsza polska dziennikarka, konferencja prasowa. Co wytrąciło cię z równowagi, że znów uderzyłeś Alana? Nie uderzyłem go, tylko go szturchnąłem go lekko ręką. Spociłem się, Monika, to te twoje feromony chyba. Dzień dobry, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka, media, trening i ważenie zawodników tuż przed galą High League. Piąteczka, jest ze mną Andrew, witam cię serdecznie. Siemanko, Pional. Yeah. Piona, cześć. Jak się czujesz przed walką? Bardzo dobrze, jestem, wiesz, zregenerowany, fajnie nastawiony, głowa pracuje, bo trochę mi dzisiaj tak szczerze nie grała, gdzieś tam do południa, jak moich trenerów jeszcze ze mną nie było. Teraz znowu są, głowa mi gra, o to chodzi, co nie, więc jestem naprawdę, no jakby dzisiaj była gala, to dzisiaj wiem, że to byłby pewny win. Jutro mam nadzieję, że będzie taka sama chłodziuteńka głowa, co nie? Nie ma bałaganu w głowie? Nie, dzisiaj był lekki, naprawdę gdzieś tam się stresowałem, to jest mój pierwszy raz, wychodzę przed taką publiczność wielką, normalne, że się stresowałem, ale teraz mam taki chill, naprawdę. Jeszcze teraz idziemy sobie coś zjeść, wiesz, fajnego. Znaczy ja nie mogę w sumie nic takiego jakby fajnego sobie zjeść, bo trzymam cały czas Michę, dietę, ale wiesz, że może jakąś sałateczkę chociaż sobie szamnę, co nie? Wizualizujesz jutrzejsze wejście do oktagonu? Nie, to jest spontan. Ja nie wiem, czy on będzie chciał we mnie wjechać, czy on będzie chciał na spokojnie. Jestem przygotowany na każdą opcję, co nie? Jest między wami zła krew. Powiedział wczoraj o tobie coś niemiłego, że jesteś pi-pału. Tak, no. Wiesz, no ja gdzieś tam, wiesz, długo trenuję na siłowni, ja to biorę typowo sportowo, następną gdzieś tam walkę chciałbym typowo tak z kimś naprawdę na sportowo zrobić, co nie? Możemy robić fajne show, powyzywać się i tak dalej, ale ze smakiem. Niech to ma smak, co nie? Niech to ma fajny smak i kogoś takiego bym potrzebował, żeby nawet lekko poddymić, ale z tym smakiem, co nie? A tutaj tego smaku po prostu nie ma i nie będzie i mówię, no... Od czego to się wszystko zaczęło tak naprawdę, wasz konflikt? Tak szczerze nie wiem. Nie wiem, może po prostu, wiesz, czasami też jak, wiesz, dajmy na to... Może nerwy, może stres, może ktoś coś, nie wiem, powiedział, źle zainterpretował, co nie. Ja gdzieś tam na każdym wywiadzie się wypowiadam, powiedzmy, okej. Okay. Nie mówię, że o, tam rozjebie, wiesz, to tamto. Tylko, wiesz, chill, elegancko, wychodzimy, robimy robotę i jest fajnie. Myślisz, że Quentin wejdzie do oktagonu tanecznym krokiem? Wiesz co, ja nie patrzę w ogóle na przeciwnika. Ja patrzę tylko i wyłącznie na siebie, jeżeli o to chodzi, co nie? Dla mnie on może wejść nawet na jednej ręce. Nie obchodzi mnie to, co nie? A próbowałeś tańczyć jego taniec? A mógłbyś spróbować? Nie, wiesz, ja z siebie nie będę robić tutaj pajaca i tak dalej. Wiesz, wolałbym pompki zrobić szczerze niż potańczyć. Nie umiem tańczyć. Nie wiem, może jakbym się napił trochę wody, ale w sumie ja piję alkohol raz, tak szczerze, no nie wiem, dwa razy w roku, to jest Sylwester mojej urodziny, teraz będzie trzy, bo jeszcze mojej tam kobitki i tak naprawdę tyle, co nie. Urodziny masz niedługo? W czerwcu, będę chciał prezent sobie zrobić na urodziny, także swoje pierwsze mieszkanko kupuję, mam nadzieję. O, gratuluję. No, także się mega cieszę, jestem mega podjarany, wiadomo, dzięki High League'owi to też gdzieś tam jest jakaś tam droga ku temu. No, póki to się wszystko układa wspaniale, co nie? Co sądzisz o Sequento? Co sądzę o Sequento? Nie wiem tak szczerze, wiesz, co będzie po walce, co nie? Możemy sobie zbić piątkę, możemy się dalej nienawidzić, co nie? Tak naprawdę, wiesz, gdzieś tam, mi się wydaje, że już nigdy w życiu nie spotkamy. Wiesz, to po chuj mam się interesować tak naprawdę, wiesz, jakimś gościem. Który on nie jest mi potrzebny w życiu, w ten sposób, co nie? To jest osoba, która nic do mojego życia nie wnosi, ja od niej nic w życiu nie potrzebuję, on ode mnie nic w życiu nie potrzebuje. Nara, idziemy w swoje drogi, nie mam mnie. Myślisz, że jest łatwym przeciwnikiem do pokonania? Nie, na pewno nie jest łatwym przeciwnikiem do pokonania, aczkolwiek nie jest tak ogromny, na jakiego tak naprawdę się wydaje. Wiesz, stoję przy nim i tak mówię, kurwa, wiesz, biję się z chłopakami tam, powiedzmy, wiesz, u siebie w mieście, mówię, no kurwa, gdzieś oczywiście ja tak mówię na dzisiaj, na ten moment, wiadomo, mogę dostać gonga, się przewrócić, co nie, no, sylwetkowo, bez szału, musiałbym, chyba, że ma zajebiste umiejętności, nie mam pojęcia. Ale jest różnica między wami w warunku fizycznych? Oczywiście, ja mam długie łapy, ładnie kopię,
on jest gdzieś malutki, więc tutaj on, wiem, że on będzie chciał wjeżdżać, a wtedy lewy hak, co nie, prawa bomba, wiesz, cyk, 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 fajnie. I myślę, że będzie dobrze, co nie. No mówię, najbardziej by mi było przyjemnie, żeby wleciał w parter, tak szczerze, co nie. Także parter. Nie ma chwila. Nie zdradzaj może game planu. Ale jestem na wszystko przygotowany pod przeciwnika. Typowo pod przeciwnika jestem przygotowany na wszystko. Pod siatką, co się stanie, jak założy mi trójkąta, balachę, kimurę, na wszystko naprawdę przerobiłem wszystko totalnie, co nie? A co byś zrobił, jakby zaczął tańczyć w oktagonie w pewnym momencie, w trakcie walki? W trakcie walki? No bym mu wyjebał. No tak, no a co miałbym zrobić, co wygrać, co nie? Wiesz, o co chodzi. Latające kolano? Nie umiem robić latającego kolana, ale może jak się uda obrotówę wkręcę, taką naprawdę, że wiesz, ale takiego na głowę, co nie? Nie taką na brzuch, więc no obrotówa, ja też wiesz, też jestem zdania, że robimy freak fighty, pokażmy jakieś fajne ciosy, polatajmy w tym ringu, co nie? Uczyłem się, zobaczymy, może wejdzie, może nie wejdzie. Ja mam pomysł, Sekwento tańczy, a ty robisz a ja salta. Obrotówki. No. Ale było ciekawe bardzo. Tak, no myślę, że no, może być fajna walka na pewno. Też tak się wydaje. Życzę ci powodzenia, sukcesu. Powiedz mi tylko proszę, kto będzie twoim narożnikiem? U mnie będzie dwóch moich lokalnych trenerów. Krystian, pozdrawiam cię bardzo i Pawełku, zajebisty okres przepracowany. Dziękuję wam bardzo, bo bez was by się to nie udało. Co by się nie działo, zostawiam tam 100% siebie jutro. Mój operator się patrzy, bo też Krystian ma na imię, no. Podniosłeś rękę i myślał, że, do niego. No. Ale pozdrawiamy jednego i drugiego Krystiana. Tak. Pozdrawiamy. Dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Dzięki ciś. Wypiszcie proszę w komentarzach, czy taka walka by się sprawdziła. Gdyby Sekwento tańczył, a Andrew... A ja będę walić obrotówki. Obrotówki. Tak. Co wy o tym sądzicie? Dziękuję wam serdecznie. Dzięki.